wysoka wygrana, w pełni zasłużona, ale początek no, postawiła się dość dobrze. No tak, w pierwszej połowie tempo spotkania było dość dobre. Myślę, że udźwignęliśmy to, no i strzeliliśmy więcej goli. W drugiej połowie troszkę tempo faktycznie siadło, z jednej jak i z drugiej strony może. Ale też tutaj mówiliśmy, że mamy tą przewagę bramkową i niepotrzebnie nam strzelać, a raczej bronić. Jeżeli będą sytuacje, to strzelimy, jeżeli nie, to nie. Udało się, jest do przodu, więc plan wykonany. Pierwsza połowa to przede wszystkim nasza skuteczna gra, bo biorąc pod uwagę ile sytuacji, to tutaj to się rozłożyło, można powiedzieć, porówno, bo górale swoje sytuacje mieli. Tak, owszem, ale myślę, że troszkę więcej było po naszej stronie gry. Częściej my byliśmy w tercji, groźniejsze były te sytuacje przede wszystkim i to dało efekt. Po prostu 4 bramki w pierwszej połowie, myślę, że to sama odpowiedź jest sobie. Szybka analiza, odpoczynek, no i drugie spotkanie. Tak, już we wtorek bawimy się drugi raz, na drugi mecz. Myślę, że znowu będzie pozytywnie, mam taką nadzieję, wierzę w drużynę i wierzę w każdego zawodnika z osobna, także będzie dobrze. Przegrana dosyć wysoka, ale tak to chyba zasłużona w przebiegu spotkania. No, jako zawodnik górali nie mogę powiedzieć w ten sposób. Wydaje nam się, że być może dzisiaj z tej dyspozycji lepiej graliście górale. Według nas daliśmy z siebie tyle, ile mogliśmy dać, to po prostu nie był nasz dzień. Kojotom weszło to, co mogło wejść, nie musiało, szczęście było dzisiaj po ich stronie, zobaczymy jak będzie za kilka dni. No właśnie, skuteczność to jest chyba słowo klucz w dzisiejszym spotkaniu, zwłaszcza w pierwszej jego połowie, bo tak jak wspomniałem w rozmowie z zawodnikiem Dzikich Kojotów, tych sytuacji było no, chyba porówno. Też mi się tak wydaje. Przede wszystkim wydaje się, że skuteczniejsi byli na przedpolu. To, co bramkarz wyrzucił przed siebie, to, co gdzieś tam było na przedpolu, to zgarnęli, to wrzucili do naszej bramki, a z naszej strony jednak nie było tyle agresji, ile byśmy od siebie wymagali. Chcielibyśmy, żeby inaczej to wyglądało. No właśnie, wydawało się, że ta agresja będzie w drugiej połowie, gdzie musieliście gonić wynik, a to tak wyglądało, że Dzikie Kojoty w pełni kontrolują wydarzenia na tafli. No, zbieraliśmy się do tego zbyt powoli. Przede wszystkim powiedzieliśmy sobie kilka słów, natomiast zanim wcieliliśmy je w życie, dostaliśmy kolejne bramki i co tu dużo mówić, troszeczkę morale w zespole podupadło. Stąd mecz skończył się takim wynikiem, a nie innym. Wydaje nam się z naszej perspektywy, że troszkę za wysoko, za dużo pozwoliliśmy. Właśnie teraz reset główny i rewanż, tam znów wszystko otwarte. Nie ma innej możliwości, za kilka dni będzie 1-1.